Ja myślę, że przede wszystkim potrzebujemy wzmocnienia w środkowej strefie. Tutaj brakuje nam przede wszystkim defensywnego pomocnika. No i na tym się skupiamy, żeby uzupełnić ten zespół. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to ten zespół jesienią był dobrze przygotowany i on przez te dni wolne, święta, na pewno nie stracił dużo i wystarczy minimalnie dodać gazu i powinno być dobrze. No więc okres rozpoczynamy go od poniedziałku, gdzie wyjeżdżamy na obóz na tygodniowy do Uniejowa. Po Uniejowie rozgrywamy jedno spotkanie kontrolne z Wisłą Puławy i 19 wyjeżdżamy do 30 na obóz do Hiszpanii.